To już 25. edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Zatem jakie są refleksje Pana związane z tą konferencją? Jakie odczucia? To jest bardzo pytanie, które wymagałoby bardzo długiej odpowiedzi. A tak jak Pan powiedział, 25. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, więc to bardzo długi okres, kiedy spotykają się specjaliści w zakresie górnictwa i dzielą się swoimi doświadczeniami. Gdybym to miał podsumować bardzo krótko, uważam, jest to bardzo potrzebne wydarzenie organizowane przez generalnie pana doktora Kickiego i jego zespół. Wydarzenie, które pozwala na wymianę myśli i doświadczeń środowisk naukowych, jak i praktyków. Także powiem szczerze, uważam to za bardzo, bardzo pozytywny nurt i organizowanie tego typu wydarzeń uważam jak najbardziej za uzasadnione. No właśnie, górnictwo obecnie jest w takiej sytuacji, no delikatnie rzecz mówiąc, nie za dobrej, więc takie konferencje na pewno też służą albo szukaniu recept, tudzież diagnozowaniu tego stanu, z którym mamy do czynienia w branży. Dokładnie tak. Były referaty na sesji plenarnej, które dotyczyły właśnie tych zagadnień. W czwartek będzie jak co roku przedstawiany raport dotyczący stanu górnictwa i wyników przedstawiany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Więc będzie to takie podsumowanie wyników i ocena stanu górnictwa, jednocześnie z podaniem pewnych trendów. Również przedstawiciele spółek górniczych dzielą się podczas obrad konferencji swoimi planami, mianowicie planami w zakresie, jak spółki górnicze chcą się restrukturyzować, jak sobie radzić w tym bardzo trudnym czasie. Jednocześnie podczas konferencji mamy wiele interesujących referatów służących poprawie stanu technicznego, ale również redukcji kosztów. Mam tu szczególnie na myśli referaty dotyczące na przykład obudowy kotwiowej. Jest mowa o tym, że ponowne jakby wdrażanie w szerszej skali, szczególnie samodzielnej obudowy kotwiowej, może być drogą do obniżenia kosztów eksploatacji.